Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym w Grudziądzu. Nazywam się Marcin z Konieczka. Jestem liderem Polski 2050 Szymona Hołowni w naszym województwie. Startuję w wyborach do Sejmu z drugiego miejsca na liście Komitetu Koalicyjnego Trzecia Droga. Dzisiaj spotykamy się w Grudziądzu, aby zaprezentować moje hasło wyborcze, ale przede wszystkim, żeby zaprezentować propozycje dotyczące rozwoju i umocnienia pozycji Grudziądza. Jeśli chodzi o mnie, to jestem samorządowcem, społecznikiem, ekonomistą, mężem, ojcem czwórki dzieci. Od 13 lat pełnię funkcję wójta gminy Płużnica, pracuję w samorządzie, a samorząd jest częścią administracji rządowej. Niestety od 2015 roku od środka obserwuję, jak nasze państwo jest źle zarządzane, jak marnotrawiona jest energia osób pracujących, przedsiębiorców, rolników, a także samorządów. Polska nie jest dzisiaj krajem równych szans. Startuję do Sejmu, aby to zmienić. Chcę dobre praktyki z samorządu przenieść do zarządzania całym krajem. Chcę, aby Polska była krajem równych szans, dlatego właśnie moje hasło wyborcze brzmi Polska równych szans. To jest moje hasło, ale to też jest moja misja. Jeśli chodzi o Grudziądz, to można powiedzieć, że to jest moje miasto. Szanowni Państwo, tutaj bardzo często przyjeżdżam z rodziną, tutaj spędzamy czas wolny, robimy zakupy, ale korzystamy też oczywiście z usług, przede wszystkim z usług medycznych. I Grudziądz jest bardzo ważnym miastem tej części regionu. Jest centrum i od niego zależy rozwój całego tego obszaru. Jest centrum rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego bardzo mi zależy, żeby Grudziądz się rozwijał. I mamy konkretne propozycje wynikające z programu Polski 2050 Szymona Hołowni, które wynikają z 12 gwarancji, które zapewniamy w ramach naszego startu w wyborach. Pierwsza sprawa, o której chcę powiedzieć, to gospodarka. W Polsce 2050 Szymona Hołowni mówimy, że gospodarka jest podstawą, ponieważ dobrobyt bierze się z pracy i wiedzy. I dzisiaj mamy do czynienia z rozdawnictwem i z marnotrawstwem wielu pieniędzy. My mówimy, że trzeba zacząć od wzmocnienia gospodarki. Dzisiaj gospodarka jedzie na jałowym biegu. Przedsiębiorcy są drenowani przez państwo i musimy to zmienić. Musimy uwolnić energię Polaków, przedsiębiorców i też zapewnić silniki gospodarce. Jednym z tych silników jest rozwój odnawialnych źródeł energii. I tu widzę wielką szansę dla Grudziądza. Chciałbym, aby również Grudziądz na tym postulacie bardzo mocno skorzystał, aby tutaj rozwijały się i powstawały firmy, które będą produkowały panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, ponieważ my chcemy to rozwijać, chcemy, żeby każdy Polak, każda Polka mogły z tego korzystać, żeby też Polacy mogli kupować prąd od lokalnych przedsiębiorców, więc jest to szansa na rozwój Grudziądza i tej części regionu. Drugą naszą gwarancją istotną z punktu widzenia Grudziądza jest przeznaczenie 50% wydatków na zbrojenia na zakupy w polskich firmach. My uważamy, że bezpieczeństwo jest ważne, jest najważniejszą kwestią, natomiast nie zgadzamy się z tym, co robi rząd, który kupuje bardzo dużo sprzętu za granicą. My chcemy, żeby połowa wydatków była realizowana w Polsce, żeby polskie firmy się rozwijały, żeby tutaj ta broń i amunicja były produkowane. I tak jak powiedziałem, jest to szansa dla Grudziądza, ponieważ tu mamy wojskowe zakłady uzbrojenia, które są częścią polskiej grupy zbrojeniowej i my chcemy to rozwijać. Jeżeli dostanę się do Sejmu, Państwo mi tutaj zaufają, to będę chciał, aby właśnie ten postulat był realizowany w Grudziądzu, żeby te zlecenia szły do grudziąckich firm. I to się wszystko wiąże, te dwa pierwsze postulaty, o których powiedziałem, wiążą się z trzecim postulatem. My chcemy rozwijać oświatę i szkolnictwo wyższe. Jeśli chodzi o oświatę, to chcemy zwiększyć wydatki do 6% PKB. I bardzo nam zależy, żeby edukacja, szkolnictwo wyższe była nastawiona na rozwój kompetencji. Żeby ludzie, którzy kończą szkołę czy studia wyższe, żeby zasilali lokalny rynek pracy, żeby byli ekspertami i z drugiej strony, żeby te miejsca pracy były. Dlatego potrzebna jest współpraca szkół zawodowych z uczelniami wyższymi i z przedsiębiorcami.
potrzebne jest kształcenie dualne, że część zajęć odbywa się u przedsiębiorcy. I to jest właśnie w naszych postulatach i tak jak powiedziałem, jest to szansa dla Grudziądza, bo tutaj szkolnictwo wyższe trzeba rozwinąć, trzeba nawiązać współpracę biznesu z szkołami zawodowymi i szkolnictwem wyższym, a szczególnie w tych dwóch strategicznych obszarach, gdzie Polska 2050 chce je rozwijać i trzecia droga, czyli właśnie uzbrojenie i odnawialne źródła energii. Trzeci temat, który oczywiście, czwarty temat będzie, który trzeba w Grudziądzu poruszyć, to jest kwestia sytuacji szpitala. To jest największy problem dla władz miasta. I oczywiście trwa dyskusja, kto powinien tym szpitalem zarządzać, ale z mojego punktu widzenia to jest wtórne. Najważniejsze to jest zapewnienie odpowiedniego finansowania szpitalowi, który pełni funkcję szpitala regionalnego. Jedną z naszych gwarancji jest właśnie zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, ale też mamy opracowany kompleksowy program, plan ochrony zdrowia, w którym mówimy o tym, że trzeba wszystkie świadczenia na nowo wyliczyć. Szczególnie są wymienione obszary, tak jak na przykład chirurgia wewnętrzna, oddziały wewnętrzne, czy chirurgia, które są dzisiaj niedofinansowane. I większość tych obszarów, które są niedofinansowane, są w grudziąckim szpitalu. Więc je trzeba, na nie trzeba przekazać wyższe stawki, tak żeby nie obciążać właściciela szpitalu kosztami leczenia. To powinno zapewnić państwo. Państwo też powinno wziąć na siebie odpowiedzialność za sytuację finansową, bo to, że szpital jest zadłużony, wynika z tego, że do tej pory te świadczenia były źle wyceniane. Czyli najpierw trzeba zwiększyć wyceny, sprawić, żeby szpital był rentowny, a na końcu możemy rozmawiać o tym, kto ma ten szpital prowadzić. Także, szanowni państwo, to są te cztery postulaty dla Grudziądza, które mają zapewnić szybki i trwały rozwój temu miastu. Te postulaty wynikają, tak jak powiedziałem, z naszego programu, z naszej gwarancji. I na koniec jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Bardzo chciałbym, aby została wzmocniona współpraca samorządów. Samorządu miasta Grudziądz, gminy, powiatu, ale też części powiatu wąbrzeskiego i części powiatu świeckiego. Ponieważ Grudziądz pełni funkcję Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i my musimy wszyscy tutaj w tym rejonie współpracować. Do tej pory ta współpraca w mojej ocenie była zbyt słaba. I to trzeba usprawnić i to też wydaje mi się, że to jest zajęcie dla posła, dla parlamentarzysty.